O Jezu! Ale to jest dobre! Jak mówię! Wow, siema, tu Eddie, witajcie na kanale Bracia. Jak widzicie, Gabrysia nie ma tutaj obok mnie w tej chwili, ponieważ dzisiaj spełniam jego motoryzacyjne marzenie. Jesteśmy w supercar klubie, w garażu pełnym egzotycznych samochodów. Jak wiecie, jestem członkiem klubu. I w ogóle nowe autko, zobaczcie, drodzy państwo, nowe autko, nowy McLaren. Ale nie o McLarenie dzisiaj. Pomimo, że tutaj jest wiele egzotycznych aut, to marzeniem Gabrysia, jednym z jego ulubionych aut jest Tesla. Bo Gabryś, zdradzę wam, albo nie będę wam zdradzał, może sam wam kiedyś zdradzi. Natomiast jest Tesla i słuchajcie, tak się składa, że ja akurat kluczyki do Tesli. Tesla, która generuje, nie jestem pewien, ale chyba około 700 koni mechanicznych. Ma jedno z najlepszych przyspieszeń z aut tutaj w garażu, więc dzisiaj zobaczycie reakcję Gabrysia w ogóle na odbiór tego auta. Tesla jest kozacka, bo robi prank. To auto robi prank sam w sobie. Zobaczcie, autko stoi tutaj. Zobaczcie, Tesla w ogóle w środku. Jest naprawdę epicka i właściwie to będzie pierwszy raz, kiedy ja sam prowadzę Teslę. Ale słuchajcie, tutaj w tym menu, w tym multimedialnym menu, jest opcja zrobienia. To auto samo cię prankuje. To samo cię prankuje. Więc zostawcie łapę w górę, oglądajcie koniecznie do końca, bo dzisiaj spełniamy motoryzacyjne marzenie Gabrysia, a za chwilę też przyjdzie Pepe. Dobra, zobaczcie, kogo odebrałem. Siemano. Jest z nami Pepe. Pepe będzie sobie wybierał kolorek. Dobierz sobie kolorek, Pepe. A, Pepe jeszcze nie ma prawa jazdy. Został mi egzamin do zrobienia. Więc piszcie w komentarzach hashtag Pepe bez prawka. Tak. Nieprawilny Pepe. Kureczkę tam chyba nowa. Żółta. Nie, ten McLaren akurat w garażu jest już od dłuższego czasu, ale jest nowy McLaren, pokażę ci. Natomiast auto, którym dzisiaj będziemy śmigać, to Tesla, która właśnie tam stoi. Pan ta niebieska? Tak, no. Dobra, stare. Ale słuchaj, w ogóle jest taki patent, żeby Gabrysia sprankować, bo to auto samo robi prank. Ale serio, ja to nie wierzyłem, jak to zobaczyłem. Siadaj do środka. Pepe, słuchaj, już ci mówię, czemu to auto robi prank? O Boże, jaki komputer! Hej, zobaczcie, tutaj macie taki przycisk i tutaj wchodzicie sobie w rozrywkę. Szach można walić! Ale to nie o to chodzi. Dobra, partia w szachy. W zabawę chodzi. I zaczekaj, widzicie tą poduszkę? Przesuwamy ją sobie tutaj. Ktoś zaprojektował auto tak, żebyś mógł prankować swojego znajomego, że puścił bąka. No to się nazywa puszczenie bąka, zobaczcie. Bąk na żądanie. To zaprojektował. Nie no, Elon to jest mistrzem takich zabawnych pomysłów. Gabrysiu, się to spodoba? Dobra, więc my z Pepe idziemy teraz coś zjeść, potem jedę na Deep Spot, a następnie noga by się niczego nie spodziewa, więc ja wpadnę do domu, posiedzę z nim chwilę w domu i wychodzimy na dwór, pokazujemy auto, przewieziemy go, zrobimy launch control, więc Gabrysiu zareaguje na przyspieszenie, no i zareaguje też na bąka. Nie no, to auto mnie zachwyca, ale swoją drogą to auto ma praktycznie około 700 koni. To jest jedno z najszybszych aut w tym garażu. Co ty jedziesz? No, nie wygląda, ale jest. Dobra, słuchajcie, już wróciłem do domu. W międzyczasie, tak jak mówiłem, byłem jeszcze na Deep Spocie. Odwiozłem Pepe. Zobaczcie, dzisiaj na Deep Spocie, moi drodzy. Zrobiłem perfekcyjne kółeczko i pobiłem swój rekord. Zanurkowałem na 35 metrów na wstrzymanym oddechu. Wbijajcie na mój Instagram Adrian Pruski przez 2 i to taki Instagram z moimi zajawkami. I oczywiście na Bracia oficjalnie. Tam więcej akcji basenowych. Dobra, słuchajcie, no czas zrobić dla Gabrysia tą niespodziankę. W ogóle no będzie taka fajna akcja. Fajnie, lubię robić mojemu bratu fajne dni. Lubię, jak się czegoś nie spodziewa, tak jak ten wylot do Meksyku na przykład. To było przepiękne, więc wbijam na chatę. No Gabryś wie, że będziemy dzisiaj nagrać vloga. Powiedziałem mu, że jedziemy na strzelnicę. Ale naprawdę pojedziemy też na strzelnicę oczywiście. I to będzie w kolejnym odcinku, więc subskrybujcie kanał. Bo fajny odcinek będę nagrał na strzelnicę. A dzisiaj robimy niespodziankę. Elo, to jest dowód na to, że jesteśmy w domu. Śmiecie są niewyniesione. To moja zasługa. No. A co, Gabryś, co robisz? Oczywiście, że chilluję na telefonie, bo dobra, jesteś gotowy? Jestem gotowy. Bo lecimy na strzelnicę. Na szczelnicę. Gabryś chilluje w ogóle na swoim fotelu. Jak pytacie się nas na live'ach, jak robimy live'y, jakiego fotela używamy, jakie foteli używamy, to oczywiście foteli Diablo. Gabryś, jaki ty masz porządek w ogóle w trące? No, mam bardzo ładnie. A fotelik wygodny? Fotelik wygodny, a co najlepsze tutaj jest odchylanie ciężarem. Mi ten fotel bardzo podchodzi, ale jeszcze bardziej podoba się ten materiałowy, który jest u Nicoli. Zostawimy wam link w opisie, bo Diablo produkują nie tylko fotele, ale przeróżne akcesoria gamingowe, a fotele zdecydowanie wam możemy polecić. Zobaczcie, nawet żeby nie było, wbijamy się na nielegalu. O, i to jest fotel, którego używa Nicola. Ale słuchajcie, w domu mamy taki bałagan, bo teraz cały czas coś się dzieje, jesteśmy w podróżach, gdzieś wyjeżdżamy, więc przepraszamy za bałagan domowy. Swoją drogą, Nicola ma bardzo ładne obrazy tutaj. Niki, bo jedziemy na strzelnicę, tak? To poprosimy Nicolę, żeby pojechała z nami, bo będzie naszym też operatorem. A może Gabi, ty na fotelu jednak pojedziesz, co?
Adi. Piszcie w komentarzach, czy chcecie taki odcinek, na przykład jak spędzamy 24 godziny na fotelu. Ale to byłby challenge. Się. Nie na fotelu, na kanapie było. Na fotelu na nie kanapie, było. Tak, więc piszcie, kanapie, albo chce, jeśli chcecie, to dajcie łapę w górę. A teraz lecimy na strzelnicę. A ty strzelałeś już na strzelnicy, z czego? Strzelałem z... Pamiętam, że kiedyś strzelałem z dubeltówki. Z karabiną MP15 i z dubeltówki też. Tak. Do rzutków kiedyś no, strzelałeś pod Warszawą. Bo rzutki są fajne. No, a teraz będziesz strzelał MP15, ale w ogóle strzelimy z różnych broni i będą różne challenge i zrobimy może nagrodę. Ja myślę, że mogę przeznaczyć na odcinek 1000 zł. Więc słuchajcie, decyzja jest taka, 1000 zł przeznaczam i będzie właśnie to nagroda. Będzie właśnie Pepe, Koksu, Gabryś, no i spoko Nikola. Zobaczymy, kto lepiej strzeli. Ale wreszcie się cieszę, że zobaczę Koksa i Pepe. Dobra, słuchajcie. Co się stało? Czy Gabryś nas prankuje? A zaczekajcie, weszliśmy do windy i Gabryś zaczął krzyczeć. Wszystko okej? Okay? Gabryś! To ja wam chciałem coś powiedzieć w windzie, ale no niestety Gabryś nas sprankował. Ty, ale przestraszyłem się trochę, chociaż na początku pomyślałem, nie no jak to, byś raczej, wiecie co, jakbyś coś stało Gabrysiowi, to Gabryś by krzyczał cały czas, bo Gabryś lubi jęczeć, co nie? Dokładnie, tak i lubię sobie wyobrażać. Tak, i narzekać. Ej Gabryś, ale na strzelnicę musisz ty zamówić Uberka, okej? Okay? Co masz Uberka? Nie wiem jaki to jest adres, więc no to ty niestety. Nie no, żartuję, dobra, ja zamówiłem Ubera. Dobra. Chcecie coś ze sklepu, czy nie? Nie, ja mam wodę. Dobra. O, Tesla? Nie, bo ja... To jest Tesla, czy nie? Tak, to jest Tesla. Kurde. Fajna, nie? Kurde, fajne. A co masz za uchem? Wiesz, co to jest? Naciśnij tutaj na dach. Tesla. Gabi chyba jest w szoku. O. Ej, bo Gabryś, ty bardziej wolisz Tesla niż Lamborghini chyba, nie? No, można tak przyznać. A wiesz co? Siedziałeś kiedyś w Tesli? Nigdy. Ale Gabryś już się wyrywa, tak? Wiesz, nigdy, nigdy nie siedziałem. Nie no, ale jest epicka i zaraz zobaczę, jaki prank zrobimy. O kurde, ale kozak, to jest w ogóle zarąbisty, Adi. Ej, Gabi. Nie, no to jest super, serio. Może odpalę tylko klimatyzację. Tak. Jeśli nie odpalę klimatyzacji, to się tutaj udusimy, moi drodzy. Nie, super ekran jest. No, Niki, ja. Jest tutaj jeszcze jakiś ekranik? Nie, Gabryś zawsze się pytał o ekraniki z tyłu. Nie, tutaj ekran. Dobra, odpaliśmy autko i puszczamy klimę. Ja nie mogę, ale serio. Podacie? Jeszcze z tyłu, Niki, jest naprawdę no, dużo miejsca. Nie no, Gabryś, super. Zaczek jest szyberdak. Tak, no. Ej, dobra, słuchajcie, wiecie co, ja pierwszy raz przyjechałem, ja na Deepspot pojechałem tą Teslą. Byłem na Deepspocie i powiem wam, że jest epicka. Gabryś, zobacz tą mapkę. Gabryś, kochasz Marsa. Zobacz, to nie wyświetla normalnie mapy, tylko będziemy jeździć po Marsie. O kurde, ale fajne. Normalnie jak po Marsie. Gabryś, wiesz co jest najlepsze w tym samochodzie? Wiecie ile to auto ma mocy? Ten model... 700 ileż koni. 700 koni. I wiecie ile to przyspiesza? 2,1 do setki. To nie 2,1, ale tam poniżej 3 sekund, natomiast wgniata w fotel, za chwilę tego doświadczysz. Jesteś gotowy? Jestem gotowy, dlatego zapinam pasy. Gabi, ale to nie wszystko, bo ja ci chcę pokazać. Zobacz, widzisz ten przycisk kierownicy? No, widzę. Możesz go przekręcać cały czas. Śmiało, zacznij nim kręcić. W drugą stronę. O kurde, ale bajer super! I zobaczcie, szyberdach otwiera się w Tesli, kręcąc na procent. I zobacz, widzisz co się dzieje tutaj? No. Od razu masz tutaj fajną wizualizację. Nie no, kozak. Więc wystarczy, że kręcisz. I ty jeszcze z tyłu można sobie manewrować. Ty, bo zaraz ci srak na ptaka. Ej, ale Gabi, jeszcze coś lepszego ci pokażę. Tak? Wiecie jaka funkcja mi się najbardziej spodobała w Tesli? Wy już wiecie, bo widzieliście to jak brałem to auto. Widzisz Gabi, to jest rozrywka i zabawy. Co wybierasz? Dobra, ale ja zacznę od zabawy, tak to. I widzisz tą poduszkę tutaj? Mhm. Jaka to jest poduszka? Jezu, to jest dla was idealna zabawa. Jaka to jest poduszka? A kurde! Ej Niki, czemu w samochodzie się czemu puściłaś bąka w samochodzie? Ej, ale zobacz, to jest napisane, bąk na żądanie. Boże. Zobacz, tu masz napisane, bąk na żądanie. Słuchajcie, to jest typowa zabawa dla was, no jejku, dla chłopaków. Ej, ale jest szkicownik, chcesz coś narysować? Uuu, kurde, ale fajne. Moc baterii, weźmy sobie na przykład Święty Mikołaj. Poczuj magię świąt. Kurde, ale śmiech. Fajna odpowiedź, fajne, nie? No. Serio. Jedziemy na strzelnicę, jedziemy na strzelnicę. To ci najbardziej spodobało?
Tak, to jest najlepsze w Tesli, no po prostu bąk i pierdzenie, no to super. Nie, ja przepraszam, ale ja muszę. Gabryś! Adi! Niki! To mega fajna sekcja rozrywek. Wiem, co zróbmy. 24 godziny w Tesli. Jeśli chcecie taki odcinek, to zostawcie łapę w górę. Dokładnie. W tym aucie by ci się nie nudziło. Nie! Adi, proszę jeszcze zobacz, jaki jest tego plus, co, jak tutaj możecie położyć. Rozłożyć. No. I jeszcze jest strasznie. Dobra, ale moi drodzy, ja bym chciał, żebyście zapięli pasy. Bo wyjeżdżamy na drogę, na której będzie można zrobić przyspieszenie. A ostrzegam, przyspieszenie jest mega. A słyszycie coś? To auto jest tak ciche, bo jest to pełni elektryczne auto. No tak, to jest na baterii. A Gabryś, kto stworzył Teslę? Elon Musk, pamiętam. A ty lubisz Elon Muska? Mam jego nawet chyba jakąś książkę. Książkę, biografię. No, tak. No. Zasięg praktyczny tego samochodu to 300 km. Tak. Natomiast wiadomo, jeżeli cały czas byśmy ruszali od 0 do 100, no to baterię jesteśmy w stanie rozładować pewnie dużo szybciej. Natomiast realnie można 300 km, ja myślę, że tak czy owak, to jest fajny zasięg. No, 300 km na załadowanej baterii. Nie można sobie jeździć tym. No, świetnie. Gabryś, później będziesz mógł sobie zrobić selfie i stanąć tutaj za samochodem. No, zobaczcie jakość tej kamery. No kurczę, umówmy się, w Porsche, dobra. W Panamerze, którą mieliśmy, no to po prostu jest dużo słabsza kamera. Jesteście gotowi na przyspieszenie? Tak, jesteśmy gotowi. No to... O Jezu! Ale to jest dobre! Jak mówię, ja nie mogę! Ale to jest! Zobacz, to jest nieważne jaka prędkość i cały czas się to auto wyrywa. I to jest straszne uczucie, tak w głowie nawet, nie znam. No. Najlepsze jest, słuchajcie, wy nie widzieliście, ja widziałem w lusterku Nicole, a Nicola po prostu... Ej, nie, no ale przyspieszenie tutaj naprawdę jest strasznie mocne. No. Ale niesamowite jest to, bo to auto jest mega cichutkie, co nie? No że nawet fajne. Przyspieszając jest cicho. Udana niespodzianka, Gabryś? Udana i powiem, że naprawdę bardzo. Słuchajcie, my jesteśmy teraz w drodze na Strzelnicę. Subskrybujcie kanał, bo będzie mega fajny kolejny odcinek. Intryga z Gabrysiem się udała, wbijajcie na Instagramy. Piszcie, czy chcecie kolejny odcinek. 24 godziny w Tesli. Siemano! Siema.